Aleksandra Kostka, czas na aktualne prognozy. W ciągu najbliższej doby pogoda się uspokoi. Deszcz popada już tylko gdzieniegdzie, a w Wielkopolsce, na Śląsku czy w Małopolsce od rana do wieczora ma być pogodnie. Temperatura niższa, bo z północnego zachodu napływać będzie do nas chłodniejsze powietrze. Dlatego w nocy komfortowo, bo na termometrach ma być od 12 do 15 stopni. Poza tym nad ranem sporo mgieł i uwaga, jeszcze w Polsce centralnej i na wschodzie burzowo. Niektóre burze znów gwałtowne z ulewami i z gradem. A jutro pogoda w kratkę w regionach wschodnich i północnych i dużo bardziej pogodnie w Polsce południowo-zachodniej. Groźnych burz i ulew już nie przewidujemy, a zaznaczony na mapie deszcz będzie raczej przelotny. Sucho i najwięcej słońca od Wielkopolski po Śląsk i Małopolskę. Najchłodniej na wybrzeżu. Tam 20 stopni, w pasie nadmorskim ma być nawet 18-19, a najcieplej w Małopolsce 25. Ciśnienie bez większych zmian na warszawskich barometrach 995 hektopaskali. No i chwilami silniejszy wiatr, zwłaszcza nad morzem. A teraz prognozy na początek lipca. W środę i czwartek zacznie się robić goręcej i znów powróci pogoda z burzami. Niektóre burze z wiatrem, ulewami i gradem. Burze nie muszą, ale mogą wystąpić. Za to w wielu miejscach prognozujemy przelotne opady deszczu. Najgoręcej do 30 stopni na Podkarpaciu. W piątek i w sobotę mocniej grzmieć ma na południu, a w niedzielę dodatkowo w województwach wschodnich. A od niedzieli spokojniej i chłodniej. Miłego popołudnia. Do widzenia.